okazała rozetę liści i kwiatostany, które niebawem w pełni zaprezentują swój urok. W sprzyjających warunkach roślina może osiągnąć nawet 4 metry wysokości. Skuszeni okazałością sięgamy po baldach lub liść i nieszczęście gotowe. Barszcz sosnowskiego, bo o nim mowa, jest niezwykle niebezpieczną rośliną, która trafiła do nas z Kaukazu. W Rosji, gdzie jest gatunkiem mocno rozprzestrzenionym, nazywają go zemstą Stalina. Pomimo tego, że w Polsce obowiązuje całkowity zakaz hodowania tej rośliny, jej namnażania i sprzedaży, ten inwazyjny gatunek doskonale radzi sobie bez udziału człowieka. Dlaczego jest niebezpieczny? Sok zawarty we wszystkich częściach rośliny oraz w wydzielinie włosków gruczołowych powoduje w kontakcie ze skórą i światłem słonecznym groźne, głębokie poparzenia. Klinicznie można byłoby powiedzieć, że objawy występują po kontakcie z tą rośliną identyczne jak w przebiegu poparzenia. One nie występują od razu i to jest nieszczęście, bo wtedy od razu byśmy znali przyczynę. Często jest tak, że objawy pojawiają się dopiero po 30 minutach, czasem nawet po godzinie i zaczynają się zaczerwienieniem, pieczeniem skóry. Pacjent nawet często zapomina, że dotykał takiej rośliny. To nie dzieje się w bezpośrednim kontakcie, tylko z opóźnieniem. Ma zaczerwienienie skóry, po tym zaczerwienieniu następuje wzmożenie objawów typu pieczenie, swędzenie, ból, bo to jest bardzo różnorodnie u różnych osób. No i zaczyna się skóra robić taka lekko wyniosła, jak w zapaleniu, prawda? Tak zaczyna się tworzyć taki zapalny naciek. No później już w zasadzie z minuty na minutę widać tworzący się pęcherz. Te zmiany są nieregularnych kształtów. Tak jak kontakt z sokiem z rośliny, one nie są takie, no jakby to nazwać, takie wysztancowane, że można byłoby je obrysować. Są takie różnokształtne, przeważnie smugowate, coś, no jakbyśmy się gałązką wierzby, prawda, smagali i mamy takie smuszki na ciele, no i takich kształtów są później pęcherze. To jest charakterystyczne dla tego typu uszkodzeń skóry w kontakcie z roślinami, które to potrafią zrobić. No tutaj jest też kwestia ekspozycji na słońce, bo jeżeli mieliśmy kontakt krótki z sokiem z tej rośliny, a później naświetlaliśmy się długo, prawda, bo nic nie wzbudzało w nas żadnych podejrzeń, no często pacjenci myślą, że no to może przesadziłem ze słońcem, więc próbują się w ten sposób tłumaczyć to zjawisko. Ale to niestety nie samo słońce. Tutaj kontakt dwóch rzeczy jest bardzo istotny. Soku z tej roślinki i słońca. Co jednak, jeżeli dojdzie do kontaktu z barszczem sosnowskiego? Niedobrze jest też, jeżeli pacjent próbuje sobie sam pomóc i wtedy na przykład próbuje zmyć małą ilością wody, dalej będąc na słońcu, tą niewielką ilość soku z barszczu sosnowskiego. Więc dochodzi do tego, że jakby pole rażenia nam się zwiększa, bo rozmazuje wręcz ten dość stężony sok i powstaje większe zjawisko i poparzenie się rozszerza po prostu. Więc nie zaleca się takich rzeczy. Jeśli już chcemy sobie pomóc, to musimy się przede wszystkim jak najszybciej udać do źródła bieżącej wody, dobrze, dokładnie wymyć to. W warunkach łąkowych czy polowych powinniśmy jak najszybciej osłonić skórę przed słońcem, szybciutko, dużą ilością wody z mydłem zmyć to. No i następny krok to jest jednak udać się szybko do pogotowia czy gdzieś do instytucji, która nam pomoże, bo możemy nie dać rady sami. No nie ma takich babkowych sposobów, jak to kiedyś było. To się tutaj nie sprawdzi niestety, bo to jest taka zjadliwa roślina. Podobne właściwości ma powszechna na Suwalszczyźnie niepozornie wyglądająca
ruta? U nas jest ona dość popularna, jest hodowana w ogródkach. Ruta może dawać takie objawy.